Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiali o wielu rzeczach dzisiaj, a wszystkich związanych z tym, jak internet zepsuł świat marketingowcom. A ja sobie tutaj zejdę, żebym mógł sobie troszeczkę bliżej latać, więc będę tutaj. O, dużo lepiej. Zaczniemy może od krótkiego wykładu. Sądzę, że ten wykład się przyda, dlatego że byśmy zrozumieli podstawowe rzeczy, które się zmieniły na internecie i co się zmieniło dla marketingowców. Potem wejdziemy w case'y. Pierwszy case jest na temat American Express. American Express jest o tyle ciekawym case'em, że nikt się nie spodziewał, że 150-letnia firma, która jest w przemyśle finansowym, będzie jednym z największych takich prekursorów właściwie strategii społecznych. Jak wiecie, finansowe firmy nie są znane z tego, że są bardzo takie kreatywne, z prostego powodu, że mają tyle regulacji, w szczególności po 2008 roku w Stanach Zjednoczonych większość się nich strasznie boi cokolwiek zrobić. 150-letnia firma, dużo polityki, firma, która zarabia dużo pieniędzy, nie mieli żadnego w pewnym sensie impulsu, żeby zainwestować w strategię społeczną, a są na samym przodzie, więc zrozumienie, co zrobili i dlaczego to zrobili, w jaki sposób to zrobili w American Express, jest bardzo ważne. Potem po przerwie pójdziemy do Nike. Ja wam pokażę dużo filmików, które opisują mniej więcej go case'a, więc będziemy w stanie o nim porozmawiać, nawet nie patrząc się na to, co jest napisane. Nike jest o tyle niesamowite, że Nike jest w sumie firmą, która zaczęła od butów, potem z firmy, która produkcji butów zrobiła się tak naprawdę firmą marketingową, prawda? Buty były w pewnym sensie drugorzędne, produkt, ale oni nie wygrywali na produkcie, wygrywali na marketingu, na który wydawali 2,5 miliarda dolarów rocznie. Czyli jest to prawdopodobnie mniej więcej gdzieś 10. największa firma, jeżeli chodzi o inwestycje w marketing. I wzięli 40% z tego marketingu i wrzucili go w digital. I pytanie jest, co zrobili z tym miliardem dolarów i co z tego na końcu wyszło? Czy można było ten miliard wydać dużo lepiej? I znowu będziemy myśleć o tym, w jaki sposób to zrobili. Czyli zawsze będziemy patrzyli na strategię, jakie były zmiany strategiczne, ale też będziemy patrzyli na zmiany organizacyjne. Dobrze, więc pierwsze pytanie, zaczniemy po prostu od krótkiej prezentacji, żebyśmy zrozumieli dokładnie, co zepsuł internet dla marketingowców. Najważniejsze pytanie, ile jest ludzi na internecie? 40% świata jest na internecie, mniej więcej 2 819 482 983. A żebyście, było naprawdę jest bardzo śmieszne, że naprawdę coraz łatwiej jest liczyć ludzi na internecie, dlatego że coraz więcej nowych ludzi na internecie wchodzi na internet po raz pierwszy w życiu przez telefon komórkowy, więc jeżeli wchodzi przez telefon komórkowy, jest to dużo łatwiej policzyć. A oczywiście nie jest to prawda, ale już jesteśmy bliziutko. Jesteśmy blisko 3 miliardów. Dla mnie to znaczy, że jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, prawda? Czyli dlatego, że jest na 7 miliardów na świecie, jak się troszeczkę odliczy małe dzieci, to zostaje wciąż 6 miliardów ludzi, więc jeszcze 3 miliardy ludzi wejdzie na internet, więc zmieni się to niesamowicie, w szczególności te 3 miliardy ludzi wejdzie w Afryce, wejdą w Indiach, wejdą w Ameryce Południowej, wejdą w Chinach, a więc w krajach, w których internet będzie miał ogromny wpływ, jako że infrastruktura, w których krajach jest niezbyt dobrze rozwinięta, internet niesamowicie pomoże im rozwinąć infrastrukturę dużo więcej niż w Ameryce czy w Europie. Internet kiedyś był czymś, co mieli tylko Amerykanie, czy wymyślili Amerykanie, a potem co mieli Amerykanie i po czym mieli wszyscy ludzie w Europie. Teraz internet jest azjatycki. Najwięcej ludzi na świecie, czyli kraj, który ma najwięcej użytkowników internetu, to jest takie małe państewko w Azji, nazywają się Chiny. W Chinach mieszka 1,3 miliarda ludzi, z czego troszeczkę więcej niż 40% jest na internecie. Wychodzi mniej więcej, że 24% wszystkich użytkowników internetu jest w Chinach. W pewnym sensie to, co widzimy tutaj w Europie, jest w pewnym sensie bardzo małą częścią tego, co się dzieje naprawdę na świecie. W przyszłości Chiny będą mniej więcej odpowiedzialne za 33-34% wszystkich użytkowników internetu. Znaczy, że jak pomyślimy, gdzie największe innowacje będą powstawać, troszeczkę jak będę miał czas o tym porozmawiać, to możemy porozmawiać troszeczkę o Chinach, tam będzie centrum całego działania. Następne ogromne państwo oczywiście, które wchodzi, tam gdzie jest reszta Azji, już troszeczkę jej widać, jeszcze tylko jest 100 milionów użytkowników, będzie ich mniej więcej 700 milionów, to są Indie, które się rozwijają w niesamowity sposób w tym momencie, więc jeżeli się doda Chiny i Indie,
wiadomo, co się zdarzy. To jest niesamowite, ma bardzo wpływ na to, co się na przykład w Facebooku dzieje. Pierwszym największym użytkownikiem Facebooka aktualnie są Stany Zjednoczone, drugim największym użytkownikiem Facebooka są Indie. Za mniej więcej, tak wszyscy liczą, że mniej więcej do października przyszłego roku największym krajem, który będzie użytkownikiem Facebooka, będą Indie. To jest niesamowite pytanie. Co to znaczy dla firmy, która zarabia najwięcej swoich pieniędzy i jest osadzona w Stanach Zjednoczonych, mieć rynek największy swój zupełnie w innej części świata, gdzie inaczej zupełnie monetyzuje się i tak dalej, więc prawdopodobnie... Jakie nasycenie w Europie i w Północnej Ameryce jest, jeśli chodzi... 80-86%, tak, więc małe szanse są. Małe szanse są na przyrost. Małe szanse są na przyrost. Afryka też, ale będzie miała duży przyrost, ale jeszcze za chwileczkę. Jeszcze za chwileczkę. To jest właściwie najważniejszy slajd w całej prezentacji, czyli jak wiemy, gdzie są ci ludzie i teraz pytanie jest, co oni robią. I jak wiemy, ludzie robią jak podczas dnia robią trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, ludzie pracują. Druga rzecz, ludzie śpią. A przepraszam, nie musicie robić zdjęcia, ja wam wyślę tą prezentację, po prostu ja dam linka na tą prezentację, to możecie sobie ten. Na Facebooku. A to dobrze, oczywiście, to bardzo chętnie, proszę bardzo. To jest najważniejszy slajd całej prezentacji. Dlaczego? Dlatego, że w 2013 zdarzyło się coś niesamowitego. Tak jak mówiłem, ludzie najbardziej lubią pracować, spać i oglądać telewizję. To są trzy podstawowe zadania, które robią ludzie, czyli mniej więcej 8 godzin pracy, mniej więcej 7 godzin snu i 4,5 godziny oglądania telewizji średnio statystycznie. Te liczby się troszeczkę różnią na całym świecie, ale minimalnie. To jest niesamowite, jak wszyscy kochają oglądać telewizję. W 2013 po raz pierwszy zdarzyło się coś niesamowitego, czyli spędziliśmy więcej czasu na internecie niż oglądając telewizję, co oczywiście wszyscy ludzie w telewizji mało co nie dostali zawału na serce i za chwilę wam opowiem, dlaczego marketingowcy też. A skąd to się wzięło? Wzięło to się stąd, że oczywiście zaczęliśmy oglądać internet czy wchodzić na internet przez telefony komórkowe i wszystkie mobilne rzeczy, prawda? Więc jeżeli, jak się popatrzy na zużytkowanie, ilość czasu, jaką ludzie spędzają na PC-tach, ten czas troszeczkę spada, ale to, co rośnie, to jest mobilne. Zobaczcie, też ciekawa rzecz się zdarzyła, że to nie jest nagle, że ludzie przestali oglądać mniej telewizji, prawda? Że to nie jest, że telewizja spada, internet wchodzi na górę. Nie, te dwie rzeczy, telewizja jest na tym samym poziomie, internet leci na górę. To jest wielkie pytanie, czy w takim razie internet i telewizja to są zastępcze czy komplementy? I okazuje się, że dla większości ludzi to są komplementy, czyli ludzie, którzy oglądają więcej telewizji, również siedzą więcej na internecie. W większości w tym samym czasie oglądając właśnie telewizję i gadając sobie na Facebooku czy coś takiego, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niezwykle ważne. Co to znaczy? Ja troszeczkę zastanówmy się, co to znaczy z punktu widzenia dla marketingowca. Dla marketingowca to jest okropne z jednego prostego powodu. Kiedyś jak była telewizja i wszyscy siedzieli przyklejeni do telewizji, to wiedziałeś, że są 4 kanały, czy 12 kanałów, czy 17 kanałów, czy 300 kanałów, nieważne, w każdym razie wiedziałeś, że masz tego użytkownika zawsze przez 4 godziny. I ten użytkownik nie mógł ci za bardzo uciec i wiedziałeś dokładnie, gdzie tego klienta swojego znaleźć. A internet jest ogromnym problemem dla marketingowca, dlatego że w odróżnieniu od telewizji, gdzie można kogoś złapać dokładnie, gdzie masz w pewnym sensie monopol na czyjeś zrozumienie, na internecie użytkownik lata sobie gdzie chce. I nie można koniecznie powiedzieć, nie, możesz tylko siedzieć na Google i tu i nic nie wolno indziej zobaczyć. Nie, tutaj niestety użytkownik jest wolny, żeby sobie odkrywać całą wszystko, co się, na co ma ochotę i ta wolność doprowadziła do dużej ilości zmian rzeczy. Ale zanim dojdziemy jeszcze do tego marketingowego problemu, wejdźmy jeszcze sobie troszeczkę głębiej w te 4 godziny, bo 4 godziny to jest dużo czasu na internecie, więc warto zrozumieć, co ten użytkownik robi przez te 4 godziny. Rozkłada się to mniej więcej tak. Ludzie robią 4 rzeczy mniej więcej na internecie. Największą rzeczą, co robią, to jest sieci społecznościowe. Jak się policzy 4,5 godziny razy 22%, to wychodzi mniej więcej godzina na sieciach społecznościowych. Co z mojego punktu widzenia, jestem z wykształcenia socjologiem,
jest od samego początku zawsze było niesamowite, dlaczego ludzie się przyjaźnią ze sobą na internecie, jak można się spotkać. Ja większość swojego czasu, prawda, tak samo jak dlaczego ludzie chodzą na serwisy randkowe, jak można się spotkać. Nie? Więc większość moich badań na internecie było taka właśnie, że ja dużo robię badań na podstawie dużej ilości danych, co ludzie naprawdę robią na tych platformach społecznościowych, troszeczkę za chwilkę wam o tym powiem. Następna rzecz, 21%, szukamy rzeczy, czytamy rzeczy, część tego jest blogi, część tego są gazety internetowe, a e-mail jest 20%, co mi się wierzyć nie chce, bo ja mam cały czas wrażenie, że ja spędzam 90% swojego życia na e-mailu. To są badania dla ludzi, którzy są średnio statystycznymi użytkownikami internetu, więc wiadomo, większość z nas tutaj w tej auli nie jest średnim statystycznym użytkownikiem internetu. Średnio statystyczny użytkownik spędza 20% swojego czasu, czy 19% multimedia, czyli YouTube i takie inne fajne rzeczy. Gry również są 13% i online shopping będzie prawdopodobnie tak z 8%. Przecież tak szybko nie umiem dodać, ale pewnie będzie mieć 7-8% robienie zakupu. Więc zobaczmy, co tu się ciekawego dalej dzieje z demografią. Kiedyś było coś takiego, że naprawdę dużo z tych rzeczy, jak się pokazywało takie rozkładki, to zawsze trzeba było uważać, o kim się mówi, czy się mówiło o mojej babci, czy się mówiło o 17-letnich ludziach. Teraz mniej więcej wszystko rozkłada się bardzo podobnie. Na przykład tu jest wykres ludzi, którzy są aktywnymi użytkownikami na Facebooku i to zawsze, jak kiedykolwiek uczę kogokolwiek na temat Facebooka, to zawsze, no tak, tak, to 17-latki tak robią. Mówię, przepraszam wszystkich bardzo, ale średni użytkownik Facebooka jest kobietą, która ma 42 lata. I to nie jest coś takiego, że to 17-latki używają. W większości 17-latki, jak wiecie, nie siedzą na Facebooku, bo tylko starzy ludzie teraz są na Facebooku. Co zresztą widać tutaj, że największym użytkownikiem na Facebooku to nie są dane z Facebooka tak naprawdę, to są dane ze wszystkich portali społecznościowych, wszędzie na świecie, włącznie z Chinami, czyli tutaj chińskie liczby też są, pomimo tego, że Facebooka nie ma dostępu do Facebooka normalnie w Chinach. Więc największą częścią użytkowników jest wciąż te dziewczynki od 15 do 24 lat, ale następną grupą, jak widzicie, jest 45 do 54. Miliony użytkowników na świecie. Mhm. I też dziewczyny, tak, to też jest bardzo ciekawe, że internet, z reguły cały internet, a w szczególności internet społecznościowy, jest kobietą. I też jest to ważne z wielu tysięcy powodów. Po pierwsze, dlaczego? Po drugie, co to znaczy dla marketingowców? Też za chwilę o tym będziemy mówić. Najszybciej rosnąca część internetu społecznościowego to jest 55+. To są babcie, które nagle odkrywają internet. Tak, to są babcie, które odkrywają internet, które są na przykład, moja mama, która jeszcze nie została babcią, też właśnie ostatnio, ja sobie nawet żartuję, że nagle mój telefon zaczyna się cały jest niebieski, bo moja mama 3 razy w tygodniu przychodzi i wszystko jest lajkowane od początku do góry. Moja mama jest świetną panką, widziałaś to? No dokładnie, a szczególnie jak jest zdjęcie mojego psa, to już jest w ogóle, to jest taka radocha jak 150. Zobaczcie, że najmniejszą grupą, ciekawe to jest też, że najmniejszą grupą jest 35-44. Dlaczego? Dlatego, że większość tych ludzi jest bardzo zajęta wychowywaniem dzieci, wtedy najmniej masz czasu. Żeby chodzić na Facebook, trzeba mieć trochę czasu, żeby na tym spędzić godzinę, prawda? I teraz pytanie jest, a co tak naprawdę ludzie robią podczas tej godziny? Dlatego, że myślę, że zrozumienie te wszystkie pozostałe kategorie, te pierwsze kategorie tutaj są łatwe do zrozumienia, jak ludzie szukają, co robią, szukają. Jak ludzie czytają, co robią, czytają, jak piszą e-mail, piszą, prawda? Pytanie jest duże, co ludzie tak naprawdę robią podczas tego, jak sobie siedzą na Facebooku. A ja pokazuję ten slajd od dłuższego czasu i tak mam cały czas nadzieję, że coś się zmieni, coś się nowego robi, ale okazuje się, że nasze użytkowanie Facebooka wybitnie się nie zmienia podczas tego czasu i wszyscy nowi ludzie, którzy przychodzą na Facebook, a przychodzi ich coraz, za każdym, co roku jest ich coraz więcej, zachowują się identycznie w ten sam sposób, jak pierwsi użytkownicy.
Więc pierwsza rzecz, co widać, to jest taka, że pierwsza jest niezaskakująca, że 35% całego czasu, który spędzamy na Facebooku, jest związanych z oglądaniem lub podglądaniem, żeby było dokładnie, znajomych ludzi, których znamy. Mniej więcej następne 35% jest oglądanie ludzi, których nie znamy. Mniej więcej 1/3 tych nieznajomych to są znajomi znajomych. Następna 1/3 to są znajomi znajomych znajomych, a ostatnia 1/3 są ludzie, których zupełnie nie znamy. Zobaczcie, że 70% całej akcji na Facebooku to jest podglądactwo innych ludzi. Jeżeli ktokolwiek wam powie, że Facebook to jest miejsce, w którym chodzimy, dzielimy się swoimi wpisami i tak dalej, że to jest zupełnie nieprawda. Dzielenie się wpisami to jest 8% całej akcji na Facebooku. Innymi słowy, to, co jest widoczne na Facebooku, to jest tylko 8% tego, co się naprawdę dzieje na Facebooku. Cała reszta to jest podglądanie, prawda? 80%. Podglądanie ludzi, których znamy, oglądanie ludzi, których nie znamy i również, zobaczcie, jakaś trzecia kategoria, oglądanie siebie. Dlaczego? Pomyślmy o tym. Jeżeli ja chodzę podglądać ludzi, a co robię bardzo chętnie, prawda, to ja sobie zdaję sprawę, że pewnie inni ludzie też robią to samo do mnie, więc no co, to trzeba ładnie wyglądać, prawda, więc ja sobie chodzę na swój własny profil, żeby zobaczyć, czy ktoś nie wpisał jakiś głupot, czy jakiś, nie wiem, żeby skasować i tak dalej, więc wszystko jest bardzo, bardzo jasne, jak wszyscy się zachowują. Dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwsze pytanie jest, dlaczego tak ludzie robią? Dlaczego ludzie spędzają tyle czasu podglądając innych ludzi na internecie? Dlatego się to dzieje, że na Facebooku, jak wiecie, można podglądać innych ludzi bez tych innych ludzi, że ci ludzie po prostu nie będą wiedzieli, że to się zdarzyło, więc ja mogę sobie pójść po wszystkich moich znajomych, obejrzeć dokładnie, co się dzieje i żaden z nich nie o tym nie dowie, potem możemy się spotkać w realu i potem się z reguły trzeba udawać, że się nie wie, że ktoś był na wakacjach i tak dalej, to trzeba, no co tam robiłeś, a tak na wakacjach byłeś, no ciekawe, no nie wiedziałem i tak dalej, życie się stało dużo bardziej skomplikowane. Jest to najważniejsza część Facebooka. Bez tego Facebook by umarł. Bardzo dużo studiowałem innych stron, które przegrały z Facebookiem i okazuje się, że jedyną rzeczą, która naprawdę tłumaczy, dlaczego Facebook umarł, przepraszam, Facebook przeżył, a wszystkie inne sajty umarły w Japonii, w Kontakcie, w Rosji, w innych, na przykład w części europejskiej, w Afryce Południowej i tak dalej, wszystkie popełniły ten jeden błąd, że pokazywały ludziom, kto ich odwiedził. I w tym samym momencie wszyscy się wstydzą chodzić, no bo jak to wejdę na twój profil? Wiesz, wejść na profil znajomego to nie jest nic strasznego, ale wejść na profil innej osoby dużo gorzej, prawda? Więc ludzie się wstydzą chodzić. Jedynym sajtem, który to pokazuje, to jest LinkedIn, ale jeżeli ma to kilka implikacji. Po pierwsze, LinkedIn, średnia ilość odglądanych stron na LinkedInie jest 7. Poza tym ludzie, którzy naprawdę wiedzą, jak używać LinkedIn, to się wchodzi, idzie się do ustawień, wyłącza się to, idzie się oglądać tych ludzi, co chcesz się oglądać, potem się wracasz, włączasz z powrotem, żebyś wiedział, kto ciebie odwiedził. Więc to jest podstawa używania LinkedIna. A ja uważam, że LinkedIn to powinien wyrzucić, ale oni uważają, że to jest bardzo ważne. No, w każdym razie, druga, to jest pierwsza rzecz. Druga ważna rzecz to jest taka, że dla marketingowców to też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje, prawda? Czyli w pewnym sensie, ja zawsze mówię, słuchajcie, pomimo tego, że ludzie spędzają tyle czasu na internecie i spędzają tyle czasu na Facebooku, to tak naprawdę nie musicie się martwić, bo oni robią identycznie to samo, co robią w telewizji. To jest tak samo jak 70% czy 80% czasu jest związanych na oglądaniu, to znaczy, że nie musicie się nagle uczyć zupełnie nowych rzeczy. To nie jest jakieś nowe zachowanie klienta, którego nie rozumiecie. Klient ogląda inne rzeczy, klient ogląda swoich znajomych lub nieznajomych i tego są duże implikacje, ale cały czas, większość czasu klient ogląda, więc tak długo jak wy możecie się włożyć w jakikolwiek sposób w content, który ludzie oglądają, wszystko jest w porządku, nie musicie się martwić o dużo więcej. Troszeczkę się musicie martwić tam o to, jakie ludzie dodają wpisy, ale większość zachowania ludzkiego jest identycznie tak, jakbyście się spodziewali. Zatrzymam się na chwileczkę, zapytam się, czy są może jakieś pytania. Słucham uprzejmie. A czy tutaj jest oglądanie profili na przykład filmowych albo związanych z home? Jest, tutaj jest. Widzisz, taka jest między tą niebieską, gdzie jest napisane e-mail, a czerwonym, jest taka niezwykle cieniutka kreseczka. I tam, ona tam jest właśnie tak, 0,08% czasu. Na przykład, wiesz, reklamy 0,04, tam jest
mnóstwo takich małych kreseczek, które się w ogóle nie ma sensu na nie patrzeć. I to jest świetne pytanie, bardzo się cieszę, że zadałeś, dlatego że w pewnym sensie pokazuje ci to, jak jesteśmy niezwykle niezainteresowani firmami, które do nas sobie tam coś chcą z nas zlajkować, żebyśmy ich zlajkowali i potem one do nas będą wyrzucały content. Jeżeli, wiesz, tutaj w to, co jest włożone troszeczkę, czas, który ludzie spędzają oglądając, jak coś zlajkujesz i firma zrobi wpis, to na ciebie to w newsfeed spada i to zobaczysz, ale przekliknięcie z tego na później na stronę, żeby zobaczyć, co jest dalej, jest dużo niskie w porównaniu z tym, jak ludzie coś zobaczą na newsfeedzie, bo zobacz, że newsfeed jest stąd wyrzucony, to jest wszystko po tym, wiesz, newsfeed wiadomo, nie da się uciec od newsfeedu, więc to jest wszystko po tym, co robisz poza newsfeedem. A więc przeklikanie na znajomych, jak zobaczysz jedno zdjęcie jakieś fajne, zobaczmy, co jest więcej zdjęć, super, to jest właśnie w tym momencie się to dzieje. Albo na przykład jakiś, wiesz, widzisz swojego znajomego, który jest ze zdjęciu z jakimś nieznajomą lub nieznajomym i zobaczysz, i wtedy idziesz sobie tutaj w tą stronę, mówisz, ciekawy jestem z kim, wiesz, temu znajomy sobie tam, to właśnie to wychodzi, nie? A przekliknięcie na stronę właśnie, wiesz, jakiejś firmy, bardzo niskie. Zresztą widać to bardzo dokładnie po strategii Facebooka. Facebook, to wszyscy się teraz wkurzają na Facebooka 150, dlatego że Facebook kazał wszystkim ludziom inwestować w te lajki i tak dalej, żeby ściągać na swoje strony i teraz dowiedzieli się, że nikt nie chce na to przeklikać i teraz mówią, a to się nie martwcie, to już nie musicie tam, w te lajki to już nie inwestujcie, bo to nie działa i teraz nawet w algorytmie, w newsfeedzie wyrzucili bardzo dużo, że firmom jest coraz trudniej dotrzeć do klienta. Oczywiście wszystkie firmy się niesamowicie wkurzają, bo mówią, myśmy zainwestowali dziesiątki milionów dolarów, żeby ściągnąć tych ludzi, a wy nagle teraz nam mówicie, że to jest niepotrzebne. Ja wam mówiłem, że to jest niepotrzebne, bo to już było widać lata temu, że nikt nie jest zainteresowany tym firmami w taki bezpośredni sposób. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Strata czasu. Znaczy, ma to, czy ma to jakiś efekt? Ma. Czy to jak się podzieli ten efekt przez inwestycje? Nie ma sensu. Jest dużo, dużo ciekawszych sposobów. Zresztą właśnie te case, na które będziemy robić na temat American Express i Nike, to są wszystkie, które, to są firmy, które uciekły od robienia fanpage'y i zrobiły swoje inne zupełnie rzeczy, które były zintegrowane z Facebookiem, ale nie siedziały na fanpage'ach, prawda? Wszystkie te firmy mają fanpage'y, one mówią, dobra, to one sam są, bo w pewnym sensie muszą tam być, ale czy z nich zrobimy jakiś wielki biznes? Nie ma mowy. Rzadko kiedy ktoś się to robił. Jest kilka kategorii, gdzie fanpage'e działają, a customer service bardzo rzadko działają też fanpages. Większość rzeczy, jak się... Jak, a dla jakiej firmy? Tak, zgadzam się. A na każdy taki przykład można pokazać 10 innych przykładów, więc że statystycznie ciężko jest znaleźć customer service. Na przykład jak się pójdzie do finansowych firm, żadna z tych finansowych firm nie zobaczyła, że jest zmniejszony call center. Tak długo jak jest wystawianie rachunków, a nie wiem, czy wy wystawiacie rachunki komukolwiek. Wystawiacie? Większość firm, które... Ile? 300 tysięcy rachunków wystawiacie, tak? A z tego, co ja widziałem, większość firm, która wystawia rachunki, ma ogromne problemy, żeby zmniejszyć call center, więc, żeby trafik, więc może wam się udało, ale rzadko kiedy tak statystycznie widać, że jest jakaś taka duża zasada. Są jakieś kategorie, które są bardziej wrażliwe, czyli są biznesowe kategorie, gdzieś biżuteria, ubrania, make-up, tak, tak. To jest związane z tym, że można to ładnie pozycjonować, zdjęcia i tak dalej, tak? Im więcej zdjęć, tym łatwiej jest dotrzeć. Dużo firma po prostu produkty, które zdjęciowo się... Więc rzeczy, które są wizualne, się dużo łatwiej się, dużo się bardziej łatwiej sprzedaje. Dobra. A dlaczego to się nie chce? No, daj się. Zepsuj się. No dobra. Świetnie. Dobrze, to w takim razie jak widzimy, wiemy już mniej więcej, ile jest ludzi na internecie, gdzie są,
siedzą więcej niż na telewizji, siedzą, zajmują się czterema rzeczami, social, szukanie, czytanie i e-mail. Teraz wiemy, że teraz ten social to znaczy, że ludzie cały czas oglądają, w tym momencie oglądają innych ludzi. Pytanie jest teraz, co to znaczy dla marketingowców? Można to opowiadać w tysiące różnych sposobów. Ja najbardziej lubię o tym opowiadać przez pryzmat lejka marketingowego, dlatego że lejek marketingowy to jest coś, co jeżeli wziąłeś jakikolwiek kurs z marketingu podstawowy, to pierwsze rzecz, co cię zawsze uczą, to jest lejek marketingowy, prawda? Czyli że na samym początku, jak ktoś chce coś kupić, to ma ileś tam brandów, zastanawia się tam nad iloma brandami, nad 7 brandami. Zna się tak naprawdę nad 5 i potem z tych 5 poprzez różnego typu reklamy, które widzi w telewizji, w gazecie, na billboardach, to spada do 3 i potem z tych 3 wybiera jedną i potem jeden brand, co ma, to mu się podoba i z tym brandem zostaje cały czas i kupuje. Ja pamiętam mniej więcej, tak z 5-6 lat temu, ja byłem na konferencji marketingowej, jakiś taki bardzo mądry facet pokazuje swoje badania, że i on tam coś badał różnych użytkowników, to było z tego, co dobrze pamiętam, właśnie samochody, i że on mówi, że słuchajcie, wychodzi na to, że nie ma lejka marketingowego. No on nam popisał dokładnie, co on zrobił. Okazuje się, że robił te badania bardzo dobrze. I wszyscy tak ciekawe, co to się zdarzyło, że tego lejka marketingowego nie ma i nagle zaczęło wychodzić coraz więcej tych badań, że nie ma lejka marketingowego, i to polegało na tym, że na przykład użytkownicy, jak na początku znali się tam załóżmy na 4 czy 5 brandach, potem mieli znajomość doskonałą 3 brandów, nagle jak zaczęli szukać, to nagle to wychodziło, że potem 7 brandów wychodziło. I więc ten lejek tak się rozszerzał, i nagle potem się okazało też, że ludzie na przykład, którzy już kupili coś, zaczynają zastanawiać się nad jeszcze większą ilością brandów. Okazało się, że to internet. Okazało się, że to internet nam zrobił psikusa. Dlaczego? Dlatego, że nagle przez Facebooka ludzie zaczęli zobaczyli odkrywać więcej brandów. To mniej więcej wyglądało tak, że znam się na 3 samochodach, nagle widzę, że na internecie, na Facebooku wszyscy moi znajomi sobie pozują, prawda? Ja i moja bryka tutaj sobie pięknie, zobaczcie, jaki mam piękny samochód. I nagle mówię, to ja też sobie muszę kupić samochód. Nagle dowiaduję się o brandach, których nie widziałem, na których się nawet nie znałem, ale zaczynam je widzieć, nie szukając ich, nie patrząc aktywnie na te samochody, widzę je podczas innych rzeczy, co robię na internecie. Druga ciekawa rzecz, co się okazało, że dużo ludzi właśnie po tym, jak kupuje produkt, dlaczego się potem zaczynają dowiadywać o większej ilości brandów? Dlatego, że zaczynają na przykład chodzić na Google'a. Kupują produkt i potem z tym produktem idą do Google'a, żeby zobaczyć, jak ten produkt działa. I w międzyczasie, jak sprawdzają, jak ten produkt działa, to zaczynają sobie zbierać informacje na temat innych produktów, bo z innymi spotykają innych ludzi w różnych społecznościach na internecie i nagle zaczynają się zastanawiać, może powinienem kupić jakiś inny produkt, takim, że nawet jak są bardzo zadowoleni z tego, jak ich własny produkt działa, normalnie by zostali, a dzięki internetowi przechodzą na inne brandy. Dlatego od kilku lat żeśmy przestali użyć już lejka i uczymy teraz kółeczko. I to kółeczko uczymy dlatego, że nie chcemy nikomu pokazać, że nic nie chudnie nigdzie. Że zawsze masz problem, że nigdy nie wiesz, w którym momencie cię wyrzucą z konsideracji, a w którym momencie cię złapią. I nie można myśleć, że jak już złapiesz klienta, i on coś kupi i jest zadowolony, to że będzie lojalność. I musisz pracować cały czas nad lojalnością, dlatego że ludzie będą cały czas szukać tego. Więc to mniej więcej wygląda tak, że teraz nazywamy zamiast lejka, nazywamy to Consumer Decision Journey, czyli podróż konsumenta do decyzji, i która zaczyna się bardzo często, załóżmy, na Pinterestie albo na Facebooku, gdzie klient po raz pierwszy widzi produkt, kategorię. A znowu pamiętajcie, jeżeli on spędza 4 godziny
na telewizji, oglądając telewizję, z reguły przewijając reklamy szybko, a tutaj na Facebooku właśnie w newsfeedzie swoim widzi albo reklamy, albo znajomych, którzy wkładają rzeczy w to, a to się dowiaduje dużo więcej. Potem na przykład idzie na Amazona, nie po to, żeby kupić koniecznie, tylko żeby przeczytać, jak ludzie oceniają ten produkt, lub nie wiem, takie rzeczy jak Yelp, które w zależności jakiej kategorii jesteś, gdzie się dowiadują dokładnie, co inni ludzie o tym napisali. Znowu nie dowiadują się o właściwościach tego produktu i jakości tego produktu przez to, co powie klient, to jest producent, tylko to, co powie klient, a potem na przykład napisze SMS-a do swoich znajomych, czy to działa, czy to nie działa, zastanawiam się nad tym, zadzwoni, potem kupi, to jest bardzo często przez telefon, później pójdzie na Twittera o tym opowiedzieć innym ludziom, albo właśnie pójdzie na Google, żeby zobaczyć, czy jest jakaś społeczność, na której może, którą może porozmawiać, i potem bardzo często gdzie nawet dalej chodzą i szukają zorganizowanych takich społeczności, w których można znaleźć ludzi. Właśnie o tym jest case Nike'u, jak Nike właśnie wymyślił sposób, żeby siedzieć tam na samym końcu i trzymać tą lojalność na samym końcu. To można jeszcze bardziej skomplikowanie opisać, jak można jeszcze więcej kółeczek, nie radzę nikomu. To jest mój ulubiony, bo jest bardzo taki ładny kolorki. W każdym razie najważniejsze to jest, że to nie jest lejek. Jak to będzie wyglądać dokładnie? Ja najbardziej lubię ten proste, łatwe, wszystko jest bardzo łatwe do zrozumienia. No dobrze, w takim razie co to znaczy? Co to znaczy znaczy? No znaczy to niestety, że właśnie, tak jak mówiłem, internet nam popsuł bardzo ładny deal, jaki żeśmy mieli wcześniej, czyli można było tylko robić reklamę w telewizji, a w radiu, w gazetach i tak dalej, na billboardach. Teraz niestety trzeba latać za klientem, bo ten sobie klient lata, gdzie chce, po tym internecie i dowiaduje się o produktach i robi decyzje na temat produktów na podstawie różnych informacji, których zbiera w różnych miejscach na internecie. Co to znaczy, że musimy być i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu, i tu. I oczywiście teraz sobie wyobrażacie, dlaczego wszyscy się wkurzają na internet, bo znaczy, że się praca się strasznie się bardziej dużo skomplikowała. A jeszcze śmieszniejszą rzeczą oczywiście jest to, że to nie do końca zawsze ja jako firma muszę sobie siedzieć w każdym miejscu tej podróży konsumenckiej, ale bardzo często muszę tam postawić innych ludzi, którzy będą siedzieli i mówili tam w moim imieniu, bo wiadomo, że jeżeli ja przyjdę w jakieś miejsce, zobaczę, że firma mówi, bo my jesteśmy najlepsi, nie do końca oczywiście będzie to tak samo dobrze postrzegane, jak jeżeli jakaś inna osoba, która jest niezwiązana z naszą firmą, będzie w stanie na to o tym powiedzieć. A kiedyś można było też powiedzieć, to uprościć jeszcze dużo łatwiej, powiedzieć, słuchajcie, tak naprawdę to, co jest wam tylko potrzebne do szczęścia, to jest Facebook. I tutaj jest wykres ten pokazuje, ile procent zakupów internetowych zostało zrobionych. Gdzie się zaczęła podróż, prawda? I jeszcze zobaczcie, że w 2012 można było powiedzieć wszystkim, no właściwie jak zrobicie sobie Facebook, to będziecie mieli święty spokój, nie? Tam cała reszta inwestycji jest wam niepotrzebna, a aktualnie nie można nikomu coś z tego powiedzieć. Mnie to zawsze rozśmiesza, że tam Google Plus jest. Niestety Google Plus jest bardzo popularny w Niemczech podobno, więc ta część tego właśnie Google Plusu jest dużo. Tumblr ostatnio też jakby pociągnął się dalej. A to z tego, co ja widziałem, to Tumblr ostatnio daje bardzo dużo, mniej więcej 10% podobno już e-commerce'u jest zrobionego z Tumblera, więc naprawdę to musi być strategia, która musi rozejść się w innym miejscu. Jak to tłumaczy tą zmianę od tego trzeciego kwartału 2000? Z Facebooka? Kilka rzeczy. No, na pewno Pinterest dużo dał, prawda? To widać bardzo, bardzo dużo. Więc dużo ludzi z Facebooka uciekło na Pinterest, w szczególności jest kategoria, o której będziemy mówić, w szczególności Stanach Zjednoczonych, kategoria kobiet, która odjechała z Facebooka i wjechała na Pinterest, bo Pinterest jest dużo bardziej ciekawszy niż Facebook dla nich. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że Twitter się bardzo poprawił, jeżeli chodzi o reklamy. Kiedyś bardzo ciężko było się reklamować na
A na Twitterze teraz wprowadzili różne rzeczy na Twitterze, w szczególności taki Twitter Card, gdzie jest tweet, który się rozsuwa do reklamy. W szczególności jak się na internecie to ogląda, to jest bardzo, on się bardzo łatwo rozsuwa i można od razu przejść do zakupów i z tego właśnie dużo Twitter ściągnął. Więc pomimo tego, że Twitter ma troszeczkę problemy z tym, żeby utrzymać trafik i utrzymać, żeby ludzie wracali, to ten trafik, co ma, zaczęli spieniężać dużo lepiej, to widać zresztą w ich... No. Ale to, co mają do tej pory, to udało mi się zwiększyć bardzo sprzedaż reklam na Twitterze, bo naprawdę dużo pieniędzy zainwestowali w to, więc dlatego udało mi się właśnie większą część trafiku społecznościowego wysyłać do zakupów. Zobaczcie, że e-mail jest bardzo malutki, prawda? To się zwiąże z kiedyś e-mail był niesamowicie duży. Kiedyś to było 80% całego trafiku właśnie do tych sklepów różnych chciało z e-maila, a teraz większość ludzi, jak dostaje e-mail z jakąś reklamą i coś takiego, to nawet nie otwiera. 2% maksymalnie jest otwieralność, więc nie ma tego, nie ma to za dużo wpływu na sprzedaż. Ma jakąś, ale nie ma ogromnej. A ważną rzeczą jest to, pamiętać o tym, że ta podróż konsumenta jest bardzo różna dla różnego typu produktów, a jest to... To jest dla telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, gdzie zapytaliśmy się, jakie najważniejsze są miejsca, gdzie ludzie dowiadują się o jakości produktów, jaki powinni kupić telefon komórkowy. Zobaczcie, że w tym momencie na przykład social networking site, czyli jak Facebook i tak dalej, są najniższe, a najwięcej jest marketing szeptany, czyli twoi znajomi w offline'ie i potem dopiero są customer generated online reviews, czyli to, co inni konsumenci powiedzieli na internecie. Więc to nie można tak powiedzieć, że każda firma ma identyczną podróż klienta i trzeba inwestycje robić w każdym miejscu w takim samym procencie, że te inwestycje muszą być w różnym procencie zrobione w zależności od tego, jaka jest podróż klienta i dlatego trzeba na początku zbadać tę podróż klienta, gdzie się klient dowiaduje informacji, gdzie są kluczowe zagadnienia. W tym przypadku na przykład, jeżeli jest się firmą, która sprzedaje komórki, Facebook nie jest dla ciebie taki ważny. Dużo ważniejsze są inne miejsca. Jeżeli chcecie sprzedawać samochody, na przykład samochody, to tutaj jest, to trzeba zrozumieć percentage of social, no, przepraszam, tu nie powinno być percentage of social network users. Tu pod spodem było procent ludzi, którzy są potencjalnie na rynku. Czyli to jest tak, że 22% użytkowników, którzy są potencjalnie na rynku, żeby kupić samochód, kupiło samochód, który zobaczyło na Facebooku. I tam też powinna być jeszcze wkładka, który po raz pierwszy zobaczyli na Facebooku. Czyli jeżeli na przykład zobaczycie coś dla marketingowców z samochodów, to jest niesamowita rzecz, dlatego że jak wiecie, marketing samochodów kosztuje niesamowite ilości pieniędzy, mniej więcej 4,5 tysiąca dolarów kosztuje sprzedanie samochodu, jeżeli się weźmie całą otoczkę marketingową i dystrybucyjną. 20% food, czyli tutaj wszystkie krafty i tak dalej się bardzo cieszą. Podróżowanie, serwisy finansowe są niesamowicie ważne, więc to są naprawdę 20%, jeżeli 20% twojej sprzedaży pochodzi z Facebooka, to wiadomo gdzie. Słucham? Znowu, zaskakujące jest to, jak niezwykle niezróżnicowany jest klient, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone albo zachodnią Europę. Nie wiem jak dokładnie to się dalej dzieje na przykład na Amerykę Łacińską, czy Rosję, czy Chiny, chociaż gdzieś mam slajd na temat Chin. Sądzę, że nie jest bardzo różnie. Ja zawsze widzę dużo mniej różnic między Polską a resztą Europy niż ten. Myśli pani, że jest to inaczej wygląda? Nie? Samochody z jednego prostego powodu. Zresztą jak się popatrzy głębiej na internet, to samo ludzie... Samochody mają też jedną bardzo, bardzo ważną cechę. Tak? Bo tutaj jest jedna... Te pierwsze trzy kategorie mają jedną bardzo podstawową cechę, że jak się patrzy na procent budżetu, jaki ludzie wydają na jakikolwiek... na te trzy kategorie, jest ogromnie duży.
Czyli ludzie wydają, samochody kosztują dużo pieniędzy, na jedzenie wydaje się ogólnie dużo pieniędzy podczas roku i na financial, to trzeba pomyśleć, co w tych financial services siedzi. To tam siedzi na przykład ubezpieczenie i takie wszystkie rzeczy. Są takie podstawowe rzeczy, na których ludziom bardzo zależy. I w tym momencie na przykład ludzie nie są zbyt chętni próbować rzeczy sami i bardziej wolą polegać na tym, co inni ludzie spróbowali. Dokładnie. I dlatego to się pokazuje na Facebooku. Rzeczy, które nie są tak ważne. Jestem troszeczkę zdziwiony tym healthcare tutaj w Stanach. Ja myślałem, że to będzie więcej. Może dlatego to się nie pokazuje, że większość ludzi ma teraz ubezpieczenie, ale właśnie im mniej jest ważna kategoria jako ogólny procent sprzedaży lub jako jest taka duża inwestycja w coś, jedną rzecz, tym mniejszy ludzie się zwracają uwagę na innych ludzi, więc dlatego myślę, że to się mało różni na świecie. Tak, że dzisiaj po prostu pokazywanie jedzenia w mediach społecznościowych jest w ogóle bardzo jakby rosnącą kategorią, biorąc pod uwagę to, że wszyscy lubią się pokazywać, bardzo lubią się pokazywać z samochodem, no bo to jest takie dobro, które nas pozycjonuje wyżej. Tak, ale to jeszcze trzeba pomnożyć przez to, jak bardzo ludzie są chętni, bo może być, mogła być taka sytuacja, że na przykład dużo ludzi się pokazuje zdjęć jedzenia, ale nikt nie zwraca na nie uwagi, a to jest prawdopodobnie taka interakcja między tym, że ludzie dużo pokazują tych rzeczy, plus jeszcze zwracamy na to uwagę bardzo. Ja mogę zapytać, czy mam jakąś historię na temat, bo jeśli mówimy o kategorii jedzenie, to tam mamy jeszcze napoje bezalkoholowe i alkoholowe. Dlaczego te napoje nie są w kategorii jedzenia? A dlaczego są, dlaczego alkohol? Dzielone w osobną kategorię. Bo zachowują się troszeczkę inaczej. Ja myślę, że tutaj może być troszeczkę właśnie amerykański wpływ, że może w Polsce też się tak pokazywać. Napitki alkoholowe, niealkoholowe mają różne restrykcje, jeżeli chodzi o ogłaszanie się reklamowe. I dlatego się rozdziela, dlatego że reklamy... Alkoholowe, dlaczego nie są jedzeniem? Dlatego, że zachowują się zupełnie inaczej, ewidentnie, a myślę, że... Myślę, z jednego prostego powodu, że jest więcej typów jedzenia, niż jedzenia i typów picia, prawda? Że jest tylko tyle jest kategorii. Myślę, że to też może być troszeczkę taka różnica. Jak się popatrzy, co siedzi w non-alcoholic beverages, to prawdopodobnie siedzi Coca-Cola, Pepsi-Cola i takie wszystkie inne rzeczy, gdzie firmy już sprzedają kupę pieniędzy i tak, więc prawdopodobnie nie ma wtedy socjal takiego ogromnego wpływu. Jak się popatrzy na reklamy jedzenia, jest może dużo mniej. Dokładnie, więc trudno jest zobaczyć influence, że po raz pierwszy zobaczyłem jakiś brand, którego nigdy nie widziałem nigdzie indziej. A czy to są też restauracje? Nie, jakby było restauracje, to jest oddzielna kategoria. Myślę, że znowu, najważniejsza rzecz z tego slajdu to nie jest powiedzieć, aha, ja tutaj jestem, tylko naprawdę trzeba pójść to zbadać, zobaczyć, gdzie klient zdobywa swoje własne informacje. To się w miarę prosty sposób robi, żeby dowiedzieć się, skąd się użytkownicy dowiadują. Jest kilka metodologii, jak to zrobić. No dobrze, to w takim razie, jak już wiemy, jakie takie ogólne pojęcie o tym, co tam marketing nam... Jak nam internet zepsuł marketing, popatrzmy sobie na kilka case'ów. Pierwsza rzecz jest American Express, o którym będziemy sobie mówić. Moja ulubienica, ktoś wie, kto to jest? Ta dziewczynka tam, to nie? Blair Fowler, ma 21 lat. 22 lata może teraz, będziemy sobie zaraz o nim pokazywać. Będziemy rozmawiać też o tym, czyli będziemy patrzyli, jak firmy zaczynają w tej pierwszej części, w tym initial consideration search, czyli na samym początku będziemy o Maxie mówić, potem będziemy sobie patrzeć na Blair Fowler, która pomaga nam wybrać rzeczy, które są ważne. Tak, oczywiście, to jest wszędzie. A potem mamy na Twitterze się będziemy patrzeć właśnie na to, jak na Twitterze ludzie teraz kupują rzeczy i potem przejdziemy sobie do Nike, żeby zobaczyć, jak Nike sobie oglądał, a to robi, i potem pójdziemy sobie z powrotem do Facebooka, żeby obejrzeć, jak Facebook pomaga teraz nam budować lepszą lojalność. Ale zanim pójdziemy sobie do American Expressu, obejrzymy sobie chwileczkę Pinterest. Ile z was jest może na Pinterestie tutaj? Jedna, dwie, okej. Okay. Czy może ktoś mi opowiedzieć, co ludzie robią na Pinterestie? Przeklejają. Przeklejają co? Zdjęcia, przeróżne informacje.
temat infografiki. I potem? Co się dzieje z tymi zdjęciami? Komentują? Nie, głównie. Nie ma komentarzy, nie. Przeklikują się, przekładę, tak. Nie. To jest tak, nie wiem, większość wydaje mi się osób traktuje to jako tablicę taką, gdzie zbieram sobie rzeczy z całego świata, które mnie interesują, do których później wrócę. Dokładnie, czyli jest duży apel tego jest taki, że właśnie to jest coś dla mnie, ale wszyscy inni to też mogą zobaczyć, prawda? A dlaczego marketingowcy kochają Pinterest? Bo treści marketingowe można fajne, jeżeli ktoś ma dobry, mądry pomysł, to można tam upchnąć ładnie. Jak to się upycha ładnie? Robi się po prostu fajne zdjęcie. Robi się fajne zdjęcie i czekasz, aż ktoś ci to ściągnie dalej? Refinuje. Dokładnie. Więc jest to mniej więcej tablica rzeczy, które mnie interesują, ale również ludzie chodzą do innych osób tablic. Jest dużo ludzi, jest zwykły model taki followersa, że można za kimś kogoś śledzić. Są niektórzy ludzie, którzy mają 3-4 miliony followersów, nie są to koniecznie celebryci, to może być ja ostatnio na przykład, a ja robię teraz duży właśnie projekt na temat tych influencers na internecie. Ostatnio miałem wywiad z panią, która jest mamą trójki dzieci, mieszka sobie gdzieś tam dosłownie w takiej małej wiosce w Szwajcarii i ma 3,5 miliona followersów, bo nagle po prostu wymyśliła, przez przypadek nawet nie próbowała tego zrobić, po prostu ma świetny gust i strasznej ilości ludzi się podobała i oczywiście nagle była zdziwiona, że nagle zaczęły do niej wydzwaniać firmy różnego typu oferując jej rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieli, że słuchaj, myśmy zobaczyli, że przez przypadek zobaczyliśmy, że jak ty coś włożyć na swoją stronę na Pinterestie, to się to nagle zaczyna sprzedawać na naszej stronie, więc może byśmy zaczęli troszeczkę razem pracować na tym, prawda? Więc ona mówi, no dobrze, świetnie, to teraz z tego, co się orientuje, to zarabia więcej pieniędzy niż ktokolwiek w jej rodzinie, więc się bardzo, bardzo ucieszyła. Bardzo lubią też właśnie marketingowcy tą stronę Pinterest, dlatego że no, w Stanach Zjednoczonych jedna z pięciu kobiet jest na, każde pięć kobiet jedna jest na Pinterestie, a są w miarę bogate, 28% z nich ma więcej niż 100 tysięcy dolarów zarabia, mają więcej niż 35 lat i zobaczcie, że spędzają więcej czasu na Pinterestie niż na Facebooku. I to, co jest najważniejsze dla marketingowców, czyli 80% z nich kupiło coś, co sobie spinowało, więc bardzo łatwo się dowiedzieć na temat czyichś preferencji na temat Pinterestu, ale zresztą wam pokażę później, jak można Pinterest potem z Facebookiem ładnie spiąć, żeby właśnie upewnić się, że jak ktoś coś spinował, to można potem mu to sprzedać. I 40% kupiło z nich coś, co zobaczyło na Pinterestie, więc znowu to jest dużo więcej niż jakakolwiek z kategorii, którą widzieliśmy na Facebooku, bo największa kategoria na Facebooku, czyli samochody miała 20%, tutaj mamy 40% z tego, co ludzie zobaczyli przez przypadek na Pinterestie, a później to kupiło. Niektóre strony internetowe typu ubrania, wakacje, kuchnie, łazienki, jeszcze jedna mi brakuje, kuchni, łazienki. I tapety chyba przychodzi z Pinterestu, prawda? Czyli największy, dlatego że ludzie bardzo często mówią, dobrze, widzę tu kuchnię, ale nie wiem, jak ona ma się wpasować w całą resztę, prawda? Więc idą sobie na Pinterest obejrzeć, jak to wszystko się składa i na podstawie tego mówią, no dobrze, to mi się to wszystko podoba, to ja po prostu kupię to wszystko, co jest na tym zdjęciu. I to widać dość jasno na tym średnim, na uśrednionych wartościach, że średnia wartość zakupów z Twittera jest mniej więcej 70 dolarów, z Facebooka 80, z Pinterestu 175, dlatego że są to właśnie tutaj to co ciągnie do góry, to ciągną wakacje i ciągną kuchnie i łazienki, że dużo ludzi są bardziej chętni kupować rzeczy. I naprawdę jest niesamowite, niektóre firmy powstają zupełnie tylko teraz, szczególnie właśnie w ciuchach, ale nie, troszeczkę też i właśnie w rzeczach do domu, gdzie jedynym źródłem marketingowym jest Pinterest, że oni nawet nie próbują, jak nowy startup powstaje, to oni nawet nie próbują zupełnie robić żadnej reklamy, wszystko leci przez Pinterest. A ten system taki właśnie, gdzie znajdujemy nowe informacje na temat nowych produktów z internetu, poprzez oglądanie innych ludzi,
ale nie oglądanie koniecznie zbrandowanych rzeczy. I właśnie American Express, o którym będziemy za chwilę w większym sposobie, detalu mówić, zrobił to tak, że wprowadził kampanię Link Like Love, której prawdopodobnie przeczytaliście wcześniej. Kampania Link Like Love polegała na tym, że zbierali twoje lajki z internetu, z Facebooka i na podstawie tych lajków dawali ci oferty. Te oferty wyglądały w taki sposób, że jeżeli wydasz $20 w jakimś sklepie, używając karty American Express, damy ci $5 z powrotem na twoje konto, czyli nie będziesz musiał chodzić, pokazywać kuponu, czy tam ktoś musi, tutaj nie musi wyglądać, że lubisz oszczędzasz pieniądze bez potrzeby. Te kupony zostały sfinansowane przez samych firmy, które tutaj w tym przypadku Whole Foods, czy innych inne sklepy, oczywiście po to, żeby przyciągnąć klienta. A American Express, w momencie, kiedy wkładałeś sobie tą ofertę na swoją kartę, bo to trzeba było się jakby się wcześniej zapisać na to, dawał ci możliwość podzielenia się z tą ofertą ze swoimi znajomymi przez Facebooka. A to jest moja znajoma Sherry Foreman, która daje 20% zniżki na kupowanie biletów na linię lotniczą Virgin America. I zobaczcie, co jest niesamowite. Pomimo tego, że to jest reklama na Virgin America i American Express, prawda, którą ja sobie, czy ona sobie powiesiła na swojej stronie, żeby wszyscy jej znajomi zobaczyli, zobaczcie, że ona dostała lajki, nie? Z reguły, jak popatrzymy na reklamę, to z reguły, jak jest reklama w telewizji, to przewijamy do przodu, jak jest reklama na Facebooku, próbujemy nie zwracać na nią uwagę, a tutaj nagle wszyscy mówią, hej, dzięki, że nam to wysłałaś, niesamowita jesteś dziewczyna, a że dałaś mi dyskont. To jest w pewnym sensie niezaskakujące, prawda, jeżeli firma mi coś daje i mówi, że to jest dobre, versus ktoś mi powie, kto jest z moich znajomych, jest duża różnica. Dziękuję ci bardzo, to się nawet może mi przydać. Najważniejsze dla American Express oczywiście było to, że jeżeli się naciśnie na ten link, tam te 20% zabieracie gdzie? Zabieracie na stronę internetową American Express. I teraz pytanie jest, czy masz kartę, czy nie masz kartę? Jeżeli masz kartę, to dodają ci tą rzecz. Jeżeli nie masz tej karty, no to jaką rzecz następną robią? To może się zapisz, prawda? Będziemy o tym troszeczkę głębiej za chwilę rozmawiać, ale normalnie kosztuje $350 dla American Express, żeby znaleźć nowego klienta. Tutaj ile zapłacili? $5, $6 może. A dlaczego? Dlatego, że to, co normalnie, na co normalnie muszą wydawać pieniądze, czyli pozyskiwanie klientów, teraz kto to robi? Własny klient, prawda? Czyli rzucili coś na swojego klienta i powiedzieli, słuchaj, ty możesz podzielić się swoimi znajomymi, twoi znajomi cię będą bardzo za to kochać, bo cię zlajkują i będziesz po prostu świetny dla wszystkich, a w międzyczasie zrobisz dla nas robotę, czyli zrobisz dla nas reklamę. I $350, a na tym wszyscy zarobimy, znaczy my jako American Express. I od razu wam mogę powiedzieć, że American Express po raz pierwszy od swojej długiej historii wydał więcej kart swoich niż MasterCard w 2012 roku właśnie dzięki temu programowi. Kto na swoich barkach niesie upust? Kto daje upust? Firma, która się tam ogłasza. Jest jeden projekt teraz, czy dzisiaj jest? Dzisiaj sobota? Sobota. To dzisiaj właśnie jest takie święto, które też opisane jest, które wymyślił American Express, które się nazywa Small Business Saturday, które jest w sobotę po Thanksgiving, czwartek było Thanksgiving, to dzisiaj jest to święto. I za każdym razem, jak kupisz coś w małym sklepie w American Express, to oni ci dadzą $25 z powrotem na twoją kartę. I to oni to sami finansują, ale wszystko inne jest finansowane przez tych. I będziemy mówić dlaczego, za chwilę opiszemy dokładnie jak ten system działa. Ja chciałem wam po prostu tylko pokazać szybciutko, że to co tutaj w pewnym sensie się dzieje, to co się tutaj dzieje w pewnym sensie automatycznie i nie masz kontroli takiej ogromnej na to, bo to nie jest twoja strona internetowa na Pinterestie, czyli tutaj masz troszeczkę inni ludzie decydują o tym, czy twoja marka jest zauważona przez innych tak czy nie. Tutaj American Express to jest dobry przykład o tyle, że American Express zrobił z tego cały program wewnątrz swojej sieci, a wewnątrz swojego całego systemu biznesowego, tak, że byliby w stanie później pozyskiwać klientów za bardzo tanie pieniądze dzięki właśnie temu, że znajomi podzielą się swoimi dyskantami z innymi ludźmi. No dobrze, czyli teraz jak żeśmy zrozumieli troszeczkę więcej na temat tego, jak działa
ten początkowy system właśnie pozyskiwania klienta, żeby się klient pokazał na naszej stronie. Teraz następne pytanie jest takie, dobrze, to jak znajdziemy w tym momencie? Przepraszam, jak to się zrobiło? Jak ja to zrobiłem? To teraz zastanówmy się, co internet zrobił i jak zmienił sytuację, jak klient zastanawia się, co kupić lub czego nie kupić. Od razu ostrzegam, będzie to albo najśmieszniejsza, albo najgorsza część tej całej prezentacji. A na wszelki wypadek się przełączę, bo nie ufam temu komputerowi. Przełączę się na YouTube'a. A będzie to wideo z Blair Fowler. A wideo się nazywa Drugstore Beauty Hall, czyli Blair, która ma 21 lat, prowadzi swój kanał na YouTubie, na którym ma, zobaczymy ile ma, chyba 1,5 miliona, ile ma ostatnio Blair ludzi, 1 700 000 swoich followersów, prawda? Więc to wideo zostało obejrzane 675 tysięcy razy, zaraz popatrzymy jakie inne jeszcze ma wideo. Blair nie jest największą gwiazdą na YouTubie, ale jest też nie najmniejszą, jeszcze jedną z pierwszych osób, która to zaczęła, jak miała 15 lat. Zaczęło się od tego, że Blair zaczęła pokazywać, jak robić make-up na internecie i w ten sposób zdobyła dużą popularność, a teraz dostała pieniądze z dość takiego popularnego sieci takich drogerii. Nic drogiego, tam średnia rzecz kosztuje 15, średnie zakup jest mniej więcej $15-20. No, dostała pieniądze, żeby pójść do sklepu i zrobić zakupy. I teraz ona o tym opowiada. Hey guys, so I tweeted this morning that I was heading out to the drugstore and I asked you guys if there were any beauty products you thought I should try, either new ones or ones that you didn't think I had tried before. And a lot of you tweeted me back suggestions, so thank you so much for all of your wonderful ideas of what I should get. So the two things I was most excited about getting were the Maybelline Rocket Mascara and the Revlon Nearly Naked, like, new foundation and powder. So I walk in, I go all the way through, like, all of the aisles. I'm looking, and they don't have either. And I'll be honest, I was pretty devastated. I was like, how can they not have either one of those? And I wanted to get some things that were just necessary items that I'll show you guys that I was either running out of or I just needed them, like, in my everyday life. And other ones I went just honestly to experiment with and see what I thought about them. If I like them, I'll do a review and, like, demo video for you guys or a tutorial of using it and stuff. But I wanted, you know, try it out first. So I was walking around, could not find them. So I went ahead, I started shopping for my other things, but I was kind of bummed. I was like, I really wanted to try out these products. And then I see down the very bottom shelf where they have all of their, like, CVS brand and other brand, like, little travel makeup bags and things like that, they had a little pop-up for the Maybelline Rocket Mascara, and they have, like, a bunch of them. And I got really excited. I probably squealed. Not gonna lie, it was probably like a medium level squeal. Like, it wasn't like a it was more like a So I went ahead and picked up one of those, which I was so excited about. And then I was like, well, at least I got one off of my two that I really wanted. So I finished shopping, I'm going to the register, and I look down at the very bottom on the opposite side of the battery little stand that they have. They have the Revlon Nearly Naked. And I was like, what in the world is happening? These are like, I came here for this, and if I wasn't gonna buy anything else, like, I would have been pretty disappointed if I went all the way to that CVS and they had them, but I didn't see them and I walked out without them, you know what I mean? So I'm going to show you guys what I got from CVS. I am very excited about all of my items. So I will start off with this bag and then go into that bag. So first thing I got is the Sudden Change Green Tea Facial Mask. So it looks like this. It says instantly rejuvenate. Dam wam. Chyba żeście zrozumieli, o co chodzi, prawda? Co żeście zobaczyli tutaj? Ciekawy jestem, jakie są wasze reakcje. Co tu się zdarzyło? Niewiarygodne, że obejrzałam ponad 600 000. Prawda? Dlaczego niewiarygodne? No to także trochę infantylne, głupiutkie. To jest infantylne, głupiutkie. Myślisz, że ona tak się normalnie zachowuje w rzeczywistości? Jest niesamowite. Jest tak, ja uwielbiam pokazywać jej wideo, czasem w klasie, przed klasą i potem ją przeprowadzam do klasy. Ona jest taki businesswoman, że po prostu wszystko jest.
artysta, to i wszystko tak. Ona mówi, słuchaj, jestem w telewizji. No ona tak dosłownie o tym mówi. Jestem w telewizji, muszę, wiesz, mój klient może, nie może się rozłączyć. Ja muszę ich, wiesz, zabawiać, żeby jak najszybciej ten. Więc to. Słucham? 10 minut i ona potem przechodzi przez tak. I to jest jedno, i to jest drugie, i to jeszcze, prawda? To jest. A dlaczego ludzie to oglądają? To ten segment, w którym ona działa, jest mniej więcej 18-25. Ona ma siostrę, która jest starsza od niej, działa w segmencie 25-35, która mniej więcej działa tak samo, ale nie jest taka fajna do oglądania. Ja bardziej lubię player niż inny. Dlaczego ludzie to oglądają? A myślę, że to, co jest ważne też do zrozumienia, to jest to, że dużo jest też informacyjnych rzeczy na ten temat. Ja kiedyś pokazałem to wideo ludziom z Chase'u, którzy zajmują się kartami kredytowymi i tak dalej. I oni mówią, no to jest fajne, świetne, słuchaj, a to się zupełnie nie nadaje dla nas, bo to jest właśnie dla młodych dziewcząt, które są zainteresowane make-upem i tak dalej. To jest zupełnie dla nas nieważne. Po czym pokazuję drugie wideo, gdzie ona tłumaczy różnicę finansową między kupowaniem domu, a wynajmowaniem domu. Tłumaczy, jakie to ma wpływ na podatki, na tamto. W taki sposób, że ja bym nigdy tak nie potrafił ładnie opisać, jak ona, bo to ona tak prosto opisała i to jest jakaś analogia. No wiecie, bo to jest tak, jak mieć chłopaka, który coś tam. I tam mówię, a oczywiście, że to jest tak, no teraz już wszystko rozumiem. I oni to dokładnie zrozumieli. Zrety, rzeczywiście to może my ten. Niesamowite to jest to właśnie, że zobaczcie, że ona też jest to dla wszystkich jasne, po tym wideo jest dokładnie napisane, że ja dostałam pieniądze za to wideo i tak dalej. To jest niesamowite, że ludzie są chętni oglądać to, pomimo tego, że nie ma. Że wiedzą, że to jest nie jest to niezawisła osoba, co prawda ona mówi, że jest niezawisła w tym sensie, że ona nie dostaje pieniądze, ale nie mówi tym firmom, że ja nie możecie mi powiedzieć, co ja mam powiedzieć, ja powiem to, co będę chciała na podstawie tego, jeżeli coś będę, że mi się coś nie będzie podobać, też o tym opowiem. Więc pewna niezawiłość jest, słucham. Tak, są rzeczy. Zobacz, na samym początku troszeczkę powiedziała, tak, pierwsza rzecz, mówię, poszłam do CVS-u, chciałam kupić te rzeczy, większość rzeczy, których nie było i dopiero potem zauważyłam coś i tak dalej, więc ona nie jest wcale taka zupełnie ten. Dokładnie, inaczej gdy była cały czas na plusie, to od razu by wyleciała, dokładnie. A, przepraszam, nie słyszę. Antyreklamę, tak? Dokładnie. Ja myślę, że ona jest na tyle. Ciekawe, w jaki sposób ona powiedziała to, że nie, że trochę nie powiedziała tego o głupiści, tylko powiedziała fakt i wiesz, powiedziała, no ale dobra, znalazłam to, lećmy dalej z tym, ale myślę, że jest ten plus minusem jest prawdziwy. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o. Ja myślę, że w pewnym sensie to, co jest. Twoje pytanie zadałaś dlatego, że jeżeli na przykład jesteś marketingowcem albo dyrektorem marketingu i masz wydać pieniądze na to, to się troszeczkę martwisz, prawda? Bo mówisz, o kurczę, jak coś będzie źle, to będzie bardzo źle, prawda? Więc to jest jedna bardzo ważna taka organizacyjna cecha, że ludzie się boją kupować takie rzeczy, bo może wyjść prawda. Ja mówię, słuchajcie, w pewnym sensie pomyślcie, co to znaczy konkurencyjnie, że internet w pewnym sensie, jak popatrzysz, jaka jest różnica między w jakości, nie, że jakaś dystrybucja jakości firmy od kiepskich firm do dobrych firm, to co robi internet, to tą dystrybucję robi coraz szerszą, że te prawdziwe, dobre firmy mają nie tylko dobrą reklamę i dobry marketing szeptany, ale również inni ludzie w internecie dobrze o nich mówią, a o tych złych mówią też wszyscy, więc się to rozsuwa. Więc w pewnym sensie dla mnie, ja zawsze mówię, słuchajcie, jeżeli się boisz marketingu internetowego w ten sposób, to znaczy, że powinien się na początku wrócić, zrobić lepszy produkt i dopiero potem wrócić na ten. Czy ten internet trzyma lepsze lustro dla ciebie. I rzeczywiście jest to mało zaskakujące w tym momencie, że to są te najlepsze firmy, tak jak się patrzy, na przykład, które firmy lecą najszybciej w internetowy, w marketing internetowy tego typu, to są najlepsze firmy. I na przykład ona ostatnio podpisała kontrakt roczny z Unileverem.
Także jest to było chyba jej największe osiągnięcie właśnie, że wcześniej pracowała kampanię, a teraz jest zupełnie wciągnięta do Unilevera na cały rok. To oczywiście nie jest publiczne, ile pieniędzy za to dostaje, ale sobie to sobie łatwo policzyć, że taka kampania poniżej 2 milionów to na pewno nie jest warta. Ona jak miała 20 lat, to kupiła sobie własne mieszkanie w Los Angeles. Co ja bym chciał mieć 20 lat i kupić sobie własne mieszkanie z Los Angeles, bo sam zarobiłem pieniądze. Ona jest bardzo biednego. Ona z biednego bardzo domu pochodzi, więc fakt, że na pewno nie dostała tych pieniędzy od rodziców, ona tam napisała swoją książkę i tak dalej. Więc tu ma dużo tych źródeł. Ciekawe jest to, że zobaczcie, właśnie najlepsze wideo mają 4 miliony różnych rzeczy. Ja moje ukochane wideo, które chciałbym wam bardzo puścić, ale byście naprawdę już umarli na jakąś ciężką chorobę, to jest What's in my bag? Jezus, ale to jest świetne pytanie, to jest What's in my bag? To jest ten. I to jest dużo ciekawych rzeczy i mówię, dużo z nich ma wciągnięte rzeczy do tego, do sprzedaży. Ale tak na wszelki wypadek, gdybyście myśleli, że to tylko jest, odnosi się właśnie do takich rzeczy jak make-up i takie inne rzeczy. Ile z was zna tą platformę, która się nazywa Twitch, którą Amazon kupił za prawie miliard dolarów? Co ludzie robią na Twitchu? Jak? Streamują gry. Dokładnie. Czyli ja za to mówię, że Twitch to jest taka platforma społecznościowa, na której chodzi się oglądać, jak inni ludzie grają w gry komputerowe. Jeszcze raz. Czyli to nie ty grasz w te gry komputerowe, ty chodzisz oglądać, jak inni ludzie grają w gry komputerowe. Po co to się robi? Dlaczego się idzie oglądać, jak inni ludzie grają w gry komputerowe? Żeby się nauczyć lepiej grać w gry komputerowe, więc te wszystkie rzeczy, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka wyglądają trochę beznadziejnie, tak naprawdę one wszystkie mają bardzo dużą użyteczność dla tych ludzi. Ci ludzie, którzy oglądają Blair, zaczynają oglądać to dlatego, że ona pokazuje, jak się robi make-up, włosy i takie inne rzeczy. Twitch się robi po to, żeby lepiej grać w gry. Dlaczego kupił to Amazon? Sprzedali te gry. Dokładnie, jak się zastanawiacie, ile można włożyć rzeczy w to, w tym momencie, bo jak masz tego klienta, który tam siedzi dużo czasu i ogląda, to nie dość tego, że robisz badania, co się ludziom podoba, to jeszcze możesz dokładnie robić marketing. Jak się pójdzie na YouTube, obejrzy się, są kanały na przykład, gdzie kolesie w wieku 25-26 lat wsiadają samochody i jeżdżą BMW-kami i pokazują, co robi BMW i potem pokazują, co robi Ford i tak dalej. Więc dużo też jest takich kanałów nie tylko dla kremów i make-upu, gry komputerowe, samochody, więc to właściwie ja sobie bardzo bym na przykład mógł wyobrazić, że również mógł być taki portal finansowy, na którym tłumaczymy sobie finanse. Ja, według mnie jeszcze firmy finansowe nie dorosły do tego, żeby to robić, ale myślę, że za rok lub dwa zaczniemy widzieć więcej takich rzeczy, gdzie coraz więcej takich właśnie porad finansowych nie będzie działało w ten sposób, czy reklam finansowych nie będzie działało, że załóżmy PZU się ogłasza na billboardach i tak dalej, że będzie to bardziej robione, uspołecznione. Już widać tego początki, jest taka duża firma w Stanach, Hearsay Lab się nazywa, która właśnie pomaga dużo tym firmom od ubezpieczeń, właśnie żeby pokazać się od strony agenta, czyli od takiej bardziej osobistej strony, niż od strony reklamy i wygląda na to, że zwrot na takie inwestycje jest dużo lepszy niż właśnie na reklamach. Coraz więcej pieniędzy jest to inwestowane, więc myślę, że będziemy widzieć tego coraz więcej. A jeżeli chodzi o moment, w którym ludzie kupują, a tutaj możemy się troszeczkę nauczyć od Chin, gdzie panuje WeChat, czyli jest największą platformą, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą, największy czy taki instant messenger w Chinach i ekwiwalent Facebooka włożony w jedno. Nie istnieje jako wersja PC-towa, tylko istnieje na telefonie. Ma mniej więcej 480 milionów użytkowników i w Chinach, i poza Chinami. Teraz się zaczynają coraz bardziej wysuwać poza Chiny. I najciekawsza rzecz oczywiście w tym wszystkim jest to, że jeden ze screenów jest taki, żeby proszę bardzo, prosimy zrobić sobie shop with WeChat, podziel się swoją kartą z nami i możesz sobie kupować. A muszę wam powiedzieć, że od momentu, kiedy w ogóle w Chinach, jeżeli cokolwiek próbujecie sprzedać, nie macie strategii internetowej, jak będziesz sprzedawał przez WeChat i Weibo, czyli ten Twitter w Chinach, ciężko jest wyżyć, ale coraz więcej to się zbliża do nas.
A właśnie tak jak wcześniej mówiłem, Twitter już wprowadził nie tylko opcję tego tweetu, który się rozsuwa na całą card, gdzie można tą kartę zobaczyć, gdzie się dużo więcej możesz dowiedzieć, to jeszcze dodają guziczek buy, prawda, czyli można kupić i automatycznie ta integracja z socjalnym jest coraz bliższa, także nie musisz wyskakiwać, jeżeli coś zobaczysz na internetowej stronach socjalnych, nie musisz wyskakiwać do innego systemu, żeby to kupić, to zostaje coraz bardziej zintegrowane i tego będziemy widzieć coraz lepiej. Ja tam chyba widzę podniesioną rękę, albo ktoś się drapie po głowie. Czy to było pytanie tam? Nie. Okej. Super. Nike, o którym będziemy mówić dalej, wziął to jeszcze kawałek lepiej. Zbudowali cały swój własny ekosystem i ten ekosystem składa się z czterech rzeczy. Pierwsza rzecz to jest zbieramy sobie dane z różnych rzeczy, które kupiliście, czyli może być to fuel band, czy na rękę, którą nosi, który mierzy jak dużo się poruszasz, mogą być to sensory, które włożone są w twoje buty, które mierzą jak wysoko skaczesz, jak szybko biegniesz, gdzie chodzisz, jak daleko chodzisz, a one potem przez Bluetooth albo przez bezpośrednie połączenie łączą się z twoim PC-tem, swoim komputerem, a z twoim telefonem i te dane później są przez internet wysyłane do strony internetowej, do ich własnej platformy. Tutaj jest zachodnia część Los Angeles, gdzie widać, gdzie ludzie biegają tam, skąd to Nike wie, na podstawie tego, że zbiera dane i potem agreguje te dane i wrzuca tutaj do wszystkich, żeby pokazać, gdzie się najwięcej biega, nad morzem, mało zaskakujące, i potem pokazuje ci nie tylko twoje własne osiągnięcia, jak szybko przebiegłeś, może my będziemy później oglądać, jak można obejrzeć osiągnięcia swoich znajomych. No i oczywiście można sobie zrobić też selfie, który jest opatentowany znakiem Nike'a i pokazuje, gdzie biegłeś. I to potem można się podzielić na Twitterze, można się podzielić na Facebooku w taki sam sposób, jak można było zrobić w American Express, gdzie dzielili się ludzie swoimi osiągnięciami na American Express, w pewnym sensie z innymi ludźmi. Więc tutaj jest cały system zbudowany i najważniejszą częścią jest tego, że właśnie to nie patrzymy na to, jak złapać klienta, jak go później puścić wolno po zakupieniu buta. Cały ten system zaczyna się działać, już zaczyna być ważny po tym, jak już klient kupił but i potem zrobimy z tego buta taki większy experience. Mam pytanie, czy Nike może zbierać informacje o biegacza, znaczy o osobach biegających bez, nazwijmy to, zgody biegającej. Jeżeli chodzi o miejsce biegającego, nie, ale wszystko inne tak. Jeżeli miejsce, bo miejsce przychodzi z reguły z GPS-u, który jest połączony przez telefon, na to musisz otrzymać zgodę, ale na samo używanie nie muszą mieć twojej zgody. Tak, powiedzmy, przyporządkowuję do określonego biegacza numer, tak? Powiedzmy jeden, tak? Wiem, że dzisiaj przebieg ileś kilometrów, pewnie takim tak. I potem będziemy rozmawiać, co można z tymi danymi zrobić, co z tego wynika, nie? Dokładnie. A ten trend wkładania sensorów w rzeczy jest nie tylko, bo tutaj najważniejszą rzeczą w tym wszystkim właśnie jest składanie sensora w but, prawda, czyli rzeczy, które wcześniej były analogowe, których nic nie było. To jest bardzo ważny problem. Pomyślcie o tym w ogóle, że to każda firma, która sprzedaje dla konsumentów zwykłych i dla konsumentów biznesowych ma jeden wielki problem. Spędzasz mnóstwo czasu, żeby na czymś zrobić dobry produkt i potem ten produkt dajesz do dystrybutora i nie masz zielonego pojęcia, co się z nim dzieje. Tak samo się dzieje z butem, tak samo się dzieje z jogurtem, tak samo się dzieje z szamponem, tak samo się dzieje z turbinami samolotowymi, gdzie nie wiem, GE czy Boeing Rolls-Royce sprzedaje Boeingowi silniki i nie ma żadnego pojęcia, co się z tymi silnikami dzieje, jak się zepsują, jak się nie zepsują i tak dalej, i tak dalej. Teraz coraz większy trend, czyli w tym, jak żeśmy to odkryli, internet wszech rzeczy, nie internet rzeczy, tylko wszech rzeczy, jest się, co właśnie polega na wkładaniu sensorów w różne maszyny, które się potem łączą ze sobą w bezpośredni sposób, tak żeby się komunikować. Najprostszym rozwiązaniem tego jest takim, że jeżeli widzisz, jak się turbina na przykład zachowuje w locie, możesz powiedzieć linii lotniczej, słuchaj, ta turbina działa, ale ona się prawdopodobnie zepsuje, więc może ją zreperuj, zanim się zepsuje w środku lotu i można na tym oszczędzić sporo pieniędzy. To są tak ogromne pieniądze, które można oszczędzić, że to nie jest to duży procent oszczędności, ale nawet 1% oszczędność właśnie w lataniu samolotem, czy na przykład
w jeżdżeniu pociągiem i lepszej właśnie, lepszej integracji sensorów w ten experience, jest to niesamowite, niesamowite oszczędności. Ostatnia rzecz, o której chcemy powiedzieć, to jest Facebook. Jeszcze raz wrócić jeszcze raz do Facebooka i powiedzieć, jak Facebook pomaga nam w utrzymywaniu lojalności z klientem. Jak wiecie, Facebook miał taki problem, że jak wyszli na giełdę, dobrze cena szła, potem cena spadła i teraz nagle cena poleciała bardzo dużo do góry. Jeden z głównych powodów, dlaczego cena poleciała tak bardzo do góry, to jest to, że udało im się opanować reklamy na mam ekranie, czyli na mobilnym ekranie, a udało im się to zrobić dlatego, że te reklamy nagle zrobiły się niezwykle nieintrusywne, a zrobiło się nieintrusywne w taki sposób, że nagle wszyscy zaczęli uważać, że te reklamy są bardzo dopasowane do nich, że ludziom nie przeszkadzały reklamy, bo mówią, ta reklama do mnie jest taka, ma jakiś sens. W jaki sposób to Facebook osiągnął? Osiągnął to w taki sposób, bardzo prosty. Jak pomyślicie, o czym jest Facebook? Facebook jest monopolistą jest monopolistą w jednym przemyśle, w przemyśle kto się łączy z kim i jest największym zbiorem adresów e-mailowych i numerów telefonów. I co z tego można zrobić? Jak wiecie, każda firma, która jest w miarę duża, ma system CRM, czyli system nad zarządzaniem swoim klientem. I każdy system CRM ma z reguły trzy rzeczy. Imię i nazwisko, albo telefon, albo imię. I teraz, to jak pomyślicie, to są linie lotnicze, które mają te informacje, na przykład ze swoich rzeczy, ale to też może być sklep, może być supermarket, który ma swoją kartę lojalnościową, na którą trzeba się zapisać, trzeba dać numer telefonu albo e-mail i mnóstwo firm ma jakiś identyfikator, który nie jest koniecznie imieniem, nazwiskiem. Co można z tym zrobić? Właśnie od mniej więcej półtora roku na Facebooku można zrobić coś, co się nazywa custom audiences, czyli można robić reklamę, która jest kierowana tylko do pewnych osób. Tak jak zawsze się robiło reklamy, że na przykład tu jest taka demografia, czy tutaj jest taka behawioralne jakieś podzielenie, to na Facebooku teraz po raz pierwszy, tak samo na Twitterze już teraz od pewnego czasu, można robić reklamę do pewnych osób tylko. Więc jak ja miał wasze e-maile wcześniej przed tym wystąpieniem, to mógłbym na przykład kupić reklamę do was wszystkich i tylko do was, że powiedzieć, zobaczycie mnie w sobotę. Troszkę, żebyście się przestraszyli, skąd to się dzieje, więc dlatego ja tego nie zrobiłem, ale można zrobić taką reklamę. I większość tych reklam teraz, co widzicie na Facebooku, robi się właśnie przez custom audiences, czyli ktoś, jakaś firma ma wasz e-mail, ma wasz telefon i do was uderza z tą reklamą i ta reklama wygląda lepiej dużo, dlatego że jesteście prawdopodobnie potencjalnymi klientami. I co z tego wychodzi? Facebook łączy tą bazę danych ze swoją bazą danych i właśnie na podstawie tego daje wam ten custom audience i wszyscy marketingowcy to bardzo kochają z jednego prostego powodu, że jak wiecie, znowu podstawowy marketing jest taki, że połowa reklamy naszej wiemy, że jest zmarnowana, tylko nie wiemy, która połowa, bo wiadomo, że część ludzi, którzy nawet nie jest na rynku, która widzi tą naszą reklamę, tutaj dokładnie możemy osiągnąć tą wartość, że reklamujemy się do ludzi, którzy wiemy, że są na rynku. A Facebook też oferuje drugą opcję, która się nazywa Lookalike Audience. Mhm. Przepraszam? Tak. To jest reklama, która się pokazuje tylko na przykład 2000 osób, które są zdefiniowane tutaj. Ja mogę powiedzieć, że ja chcę, żeby ta pani, ten pan zobaczyli. Najmniejszy jak custom audience, który można zrobić, jest 20 osób i wtedy tylko te 20 osób zobaczy tę reklamę i nikt inny. Rozumiem, że informacje idą od klienta, tak? Ode mnie, a nie od Facebooka. Dokładnie. Facebook, tak. Są takie możliwości na Facebooku, że też Facebook ma swoje własne informacje od zewnętrznych prowajderów, którzy mówią ci, że ta i ta osoba wygląda na to na podstawie swoich sygnałów, jakie emituje w innych częściach internetu, chce kupić samochód, albo na podstawie tego, co ja już mam swoje własne informacje na temat mojego klienta, na przykład Nike, z świetnym przykład, jednym z największych użytkowników, może nie największym, jednym z dużych użytkowników custom audiences jest na przykład Nike, który na podstawie danych, który zbiera z twojego buta, wie, aha, twój but się niedługo zepsuje, to dostajesz reklamę, że słuchaj, może kup sobie nowy but. Prawda? I to jest na takiej podstawie, że jest taki osobisty w pewnym sensie marketing. Ale to bardziej idzie od
Dokładnie. Zobacz, że wszystkie przykłady, które wam w ogóle pokazałem, które działają, są zawsze związane z integracją twoich własnych danych z danymi facebookowymi. Wszystkie rzeczy, które są tylko działają na Facebooku i nie mają twojego własnego inputu, z reguły nie działają. Z jednego prostego powodu, że jeżeli ty masz dostęp do danych na Facebooku, twój konkurent ma dostęp do tych samych danych na Facebooku, więc jeżeli oboje macie dostęp do tych samych danych, to prawdopodobnie nie da się wygrać konkurencyjnie. Zawsze wygrana jest na podstawie, bierzemy coś od siebie i łączymy z Facebookiem i w ten sposób wygrywamy, a nie po prostu na same działania Facebooku. Tutaj chyba jedno było pytanie. Tam, przepraszam. I wyświetlą to na innych i na innych stronach internetowych. Tak, że nie dość tego właśnie, że teraz, jako że oni mają swoją własną platformę do reklamy, to właśnie są w stanie to zrobić, że wyświetlać u siebie i na podstawie własnej informacji wyświetlać na reszcie internetu. Dlatego cena idzie do góry. Ja jeszcze myślę, że jeszcze pójdzie troszeczkę do góry, dlatego że ciężko jest znaleźć, nie ma innej takiej drugiej firmy na internecie, która potrafi to zrobić. Troszeczkę Google się właśnie denerwuje z tego powodu, dlatego że oni nie potrafią tego zrobić, że Google potrafi tylko zrobić, jak już się zrobisz search, nie? Albo jak masz konto na Gmailu, więc oni starają się teraz zrobić coś takiego, że wiesz, dużo ludzi się reklamuje, dużo ludzi wpisuje na rzeczy na Gmailu, ale jak już jesteś na innej platformie, to już jest ciężko, prawda? Więc jest im ciężko nadgonić za Facebookiem, w szczególności jak Facebook potrafi wyjść spoza swojej własnej platformy. Druga możliwość, co jeszcze Facebook ci daje, to jest coś, co nazywa się lookalike audiences, czyli ludzie, którzy wyglądają tak jak twoi aktualni klienci, ale nie są twoimi klientami, bo to jest dobre do robienia lojalności, ale to jest ciężkie do pozyskiwania nowych klientów, więc to, co Facebook wymyśli, to jest algorytm, który potrafi ci powiedzieć, wpisujesz swoją bazę danych dla ludzi, a pokazujesz im, kogo masz jako klientów, czy kogo chcesz, jaką grupę nową chcesz zrobić i oni szukają w swojej bazie danych ludzi, którzy zachowują identycznie na Facebooku i mają podobną demografikę jak ci ludzie, którzy im dałeś, ale nie są twoimi klientami. Lookalike audience jest niesamowity. Ja na przykład bardzo dużo, jak reklamowałem swoją książkę, to bardzo dużo wyciągnąłem ludzi właśnie w ten sposób, bo to są ludzie, którzy są podobni do ludzi, którzy kupili moją książkę, ale jeszcze jej nie kupili. Wiadomo, że to będzie dość dobre. Następna rzecz, co też jest bardzo fajne, to jest to, że można to potem połączyć bardzo ładnie z programem lojalnościowym. Ja jedną rzecz na przykład zrobiłem ostatnio, swój projekt konsultingowy, który zrobiłem przed wyjazdem ze Stanów, to było to, pracowaliśmy z firmą, która ma duże supermarkety na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych i robiliśmy tak, że braliśmy 2000 ludzi z ich bazy danych, z tej karty, co się skanuje przy wyjściu ze sklepu, żeby dostać jakieś tam obniżki, i braliśmy następne 2000 ludzi, którzy wyglądali bardzo podobnie i 2000 jednej grupie czy grupie A pokazaliśmy przez tydzień różne reklamy na Facebooku, a drugiej żeśmy nic nie pokazali i potem czekaliśmy 2-3 tygodnie, żeby zobaczyć, czy coś kupili. Skąd wiedzieliśmy, że kupili? No, bo na samym końcu znowu skanowali, więc można było bardzo łatwo zobaczyć, czy jest to połączenie między online'em, czyli reklamą na internecie, a zakupami w świecie rzeczywistym i potem można było bardzo szybko policzyć, jaka jest delta, czy jaka jest różnica między robieniem tej reklamy na internecie lub nie robieniem tej reklamy na internecie, w tym przypadku na Facebooku, i wtedy można było dwie rzeczy zrobić. Albo można było dokładnie powiedzieć, po pierwsza rzecz, można było dokładnie policzyć, ile jest tak naprawdę warta reklama na Facebooku. Druga rzecz, można było się dowiedzieć, aha, ci klienci reagują na tę reklamę, ci klienci nie reagują na tę reklamę, i to można potem wciągnąć z powrotem do naszego CRM-u na podstawie twojej reakcji na tę reklamę. Więc To kółko, które kiedyś zawsze było takie otwarte od wielu lat, prawda, że telewizja była reklama na telewizji, ale nie wiadomo było, kto kupował, kto widział i tak dalej, jak to się potem przekładało na zakupy, to kółko, które nie zostało zamknięte przez normalny internet, przez banner ads, nie było widać, kto zobaczył, kto kupił, to kółko zostało zamknięte przez Google. Większość całego zysku Google pochodzi z tego, że bardzo łatwo jest zrobić właśnie tą atrybucję, ktoś zobaczył, ktoś kupił, a zostało zamknięte tutaj też dla normalnych reklam i jest to niezwykle bardzo dobre dla ludzi, którzy są, dla firm, które są zainteresowane właśnie tą lojalnością, bo można wtedy szybko klienta złapać, bo wiemy, w którym momencie klient wychodzi.
No dobrze, słuchajcie, żeśmy... Tak, słucham. Ja nie słyszę, przepraszam. Zgadza się. Tak, oczywiście. I aplikacji. Tak. Dokładnie. I na przykład bardzo dużo jest z tych custom audiences, jest kilka, jakbyśmy mieli więcej czasu, byśmy jeszcze mogli o tym porozmawiać też, że te custom audiences, które tutaj są definicje, te custom audiences, niekoniecznie, zaczęło się od e-maila i telefonu komórkowego, a teraz na przykład można wpisać listę identyfikacyjną ludzi, można na to zrobić tak, wpisać listę, jak to wytłumaczyć, że jeżeli mam listę swoich użytkowników, którzy zrobili coś w aplikacji na telefonie i może zdefiniować dokładnie to coś jest, można tą też listę wepchnąć tutaj i oni to później nawet wepchną w odpowiednie aplikacje na samym dole, także masz reklamę związaną z tym, co ten. Więc coraz ten targeting się robi coraz... Przepraszam? Tak, jest akceptacja, to znaczy przeklikanie, czy akceptacja, jak się popatrzy na tych ludzi i powiedzieć, czy to ci się podoba reklama, tak czy nie? Dokładnie. Tak, akceptacja jest o tyle lepsza, że to jest tak naprawdę, jak zwykle w marketingu są dwa typy reklam. Jest reklamy tak zwane nieinformacyjne i reklamy informacyjne. I od samego początku zawsze badania pokazywały, że czy reklamy informacyjne spotykają się z akceptacją człowieka, czyli coś, co jest dobrze, coś, co mnie informuje o tym w prawdziwy sposób, co ma dużą relewancję dla mnie, ludzie lubią takie reklamy, bo inaczej jakby to nie było tego efektu, to reklamy by wyleciały za okno, a tutaj właśnie to, że są te reklamy bardzo tak dobre dla ciebie, bo już wiem, że ty kupiłaś kiedyś ten produkt, prawda? To ta akceptacja jest dużo, dużo wyższa, więc nie ma takich śmieciowych reklam, nie ma, że te śmieciowe reklamy wyleciały za okno i te śmieciowe reklamy były największym problemem zawsze dla Facebooka, że zawsze rzeczy, które były reklamowane na Facebooku, były beznadziejne, a teraz zrobiły się właśnie nadziejne i właśnie to jest odpowiedzialne za to. No dobrze. To w takim razie zróbmy sobie przerwę, ale zanim zrobimy sobie przerwę, to podsumujmy. Pierwsza rzecz, co musimy się dowiedzieć, to jest taka, że klient spędza więcej czasu teraz na internecie niż na telewizji. Co z tego wynika? Klient sobie chodzi sam po internecie, gdzie chce. Nie mamy takiego dużego monopolu. To znaczy, że klient robi cztery różne rzeczy podczas tego czasu. Social, search, content i e-mail. I co z tego znaczy? Że musimy latać za klientem i szukać go i postarać się stanąć tam, gdzie ten klient jest podczas tej swojej drogi poszukiwania i powiedzieć, cześć, jestem tutaj gotowy dla ciebie. A w szczególności jeszcze trzeba podstawić inne osoby, które będą o tym mówić, dlatego że świadectwo innych osób będzie dużo bardziej warte niż to, które my możemy zrobić. To również znaczy, że będzie dużo punktów z dotyku z klientem, czyli nie tylko reklamy Google czy właśnie strony Facebooka, o której ktoś zapytał. I następna rzecz, o której będziemy więcej mówić właśnie w następnych dwóch zajęciach, to jest to, że żeby naprawdę wygrać w tej grze, to nie trzeba właśnie tylko dopasować marketingu do tego, co się dzieje na internecie. Coraz więcej rzeczy trzeba zmieniać w samym produkcie, czyli sam produkt musi zostać ucyfrowiony tak, żeby automatycznie wchodził w ten customer decision journey, w tą drogę klienta. I większość produktów nie jest ucyfrowiona, prawda? Większość produktów, które widzimy, nie jest ucyfrowiona i są różne sposoby właśnie wkładania w cyfrowienia w same produkty tak, żeby one automatycznie łączyły się z resztą marketingu i o tym będziemy rozmawiać po przerwie. I która jest godzina? 12. 12, czyli idziemy coś zjeść? Zróbmy 10 minut. Może zróbmy z 20 co najmniej, no. Dobrze, zróbmy na 22. Dziękuję bardzo.